Rosja atakuje co dzień nasze miasta. Jeśli będzie zbroja potężniejsza, to mniej będzie uchodźców, mniej będzie porannych i my uratujemy życie ludziom. To jest pytanie numer jeden. Jeżeli by my na początku wojny mali takie możliwości militarne, jak teraz się zaczynają, no to by my nie stracili tak dużo ludzi i mniej było porannych. To jest pytanie numer jeden. Також я дійсно подякував президенту Кракова за ту допомогу, яку він особисто і Краков надавав і надає для наших обивателів. То дуже важливо. І насправді в те 4 місяці війни і українці, і поляки по-іншому побачили один одного. На дійсно для мене to jak moja rodzina, jak siostra, jak ojciec. Jestem przekonany, że dla Polaków też. To jest nowa strona naszego życia. Dlatego główna rzecz, żeby świat na dzisiaj pamiętał, że wojna trwa codziennie. My walczymy dzisiaj za naszą i waszą swobodę.